Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku. Po obejrzeniu tego odcinka pewnie wielu z was podrapie się po głowie i sobie pomyśli, czy ten człowiek się żali, czy się chwali. Już śpieszę z wyjaśnieniami, że żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa. Chociaż trzeba powiedzieć, że ta pierwsza jest bliższa prawdy. Po tytule filmu pewnie wielu z was się domyśliło, o czym będzie, albo chociaż na jaki temat będzie. Domyślili się szczególnie ci, którzy interesują się konkursami akwarystycznymi. International Aquatic Plant Layout Contest, organizowany przez japońską firmę ADA, to takie nieoficjalne mistrzostwa świata akwarystów typu Nature Aquarium, czyli akwarystyki naturalnej. Dlatego nieoficjalne, bo to tak jak z pasami w boksie zawodowym. Każda organizacja ma swój pas, swojego mistrza. Po prostu nie mogą się dogadać co do organizacji jednego tytułu i każdy na swój strój. Wiadomo, że jak nie wiadomo, o co chodzi, to zawsze chodzi o pieniądze. I tak w kategorii Nature Aquarium firma ADA i ten konkurs ostatnimi laty wiodą prym. Dlatego można powiedzieć, że to najważniejszy konkurs tego typu na świecie. I tu zaczyna się kolejna zagwozdka dla was. Co ja mam z tym wspólnego i po co o tym nawijam? Pewnie pomyślicie, że upadłem na głowę, ale postanowiłem wysłać na ten konkurs zdjęcie mojego baniaka. Tego biednego baniaka, co widzicie teraz przed sobą. Oczywiście jestem realistą i wiedziałem od samego początku, że nie mam szans wejść nawet do pierwszej setki, ba, do tysiąca, do setki. Powiem wam teraz tutaj szybko, że w pierwszej setce znalazło się tylko dwóch znakomitych polskich aquascaperów w tym roku. Tegoroczny konkurs postanowiłem wykorzystać jako test techniczny systemu. Po prostu chciałem zobaczyć, jak wygląda ten formularz konkursowy, co chcą wiedzieć o baniaku, jak szybko są ogłaszane wyniki i tak dalej, i tak dalej. Teraz mówię naprawdę poważnie. Miejsce 1377, które zdobyłem, przerosło moje najśmielsze oczekiwania. Jestem naprawdę dumny z tego, że mogłem stanąć w jednym szeregu z tymi najlepszymi na świecie. Najlepszymi z Polski. Co tu dużo gadać. Dla mnie to bardzo duży prestiż. Dostałem oficjalne powiadomienie, które teraz widzicie. W oficjalnej kopercie, którą za chwilę zobaczycie. Fajna pamiątka, dla mnie bomba. W drugiej części tego filmu wy będziecie sobie oglądać zwycięzców, a ja będę gadał. A więc jeżeli ktoś już jest znudzony tym filmem, to może śmiało wyciszyć dźwięk. Ale wizję radziłbym zostawić, bo naprawdę będzie co oglądać. Naprawdę świetne baniaki. Pod każdym zdjęciem znajduje się nazwisko zwycięzcy, kraj i rok, w którym wygrał daną edycję konkursu. Konkurs firmy ADA odbywa się cyklicznie. Co roku są wybierane najpiękniejsze aranżacje w stylu akwarium naturalne. Pomysłodawcą konkursu jest legendarna już postać Nature Aquarium, pan Takeshi Amano. Począwszy od 2001 roku jest wyłaniany zwycięzca, który według jury stworzył najpiękniejszą aranżację w stylu naturalnym. Oglądając te zdjęcia rok po roku, można zauważyć, jak sam konkurs i rywalizacja rozwinął ten styl akwarystyki. Nikt mi nie powie, że konkurencja nie rozwija ludzi i każe stać im się lepszym. Ktoś może powiedzieć, że ja nie daję swojego akwarium na żaden konkurs. Wystarczy mi, że mi się podoba i kropka. Jasna sprawa, ja to szanuję. Ale jak wcześniej mówiłem, progres w swoich poczynaniach gwarantuje tylko konkurencja, czyli konkurs rywalizacji.
to są rzeczy, które naprawdę dają nam kopa w rozwoju. Sam swoje akwarium nie jestem w stanie ocenić obiektywnie. To jest moje zdanie. Jak już wspomniałem wcześniej, akwarystyka w stylu naturalnym się rozwija z roku na rok coraz szybciej. Patrząc na te akwaria na początku lat konkursu, to chyba właśnie w tej chwili mój baniak jest na takim etapie. Oczywiście cały czas to nie jest jeszcze ta liga, ale mój sposób myślenia o akwarium chyba przypomina tamte odległe lata. Nie tylko trendy w akwarystyce się zmieniły, ale także jakość zdjęć, dbałość o szczegóły. Jak już wspomniałem o szczegółach, chyba nacją, która ma już we krwi dbałość o szczegóły, jest Japonia. Wiecie, drzewka bonsai i ogólnie Azjaci naprawdę dbają o szczegóły. Pierwsze lata konkursu to dominacja przedstawicieli Japonii. Następnie pałeczkę przejęli inni przedstawiciele Azji, Korea, Tajwan, Wietnam, Hongkong. W 2010 roku dominacja została przerwana przez Rosjanina i znowu Azja. Aż w 2014 roku wygrał Francuz o polsko brzmiącym nazwisku Wolanski. Następnie dwa lata to fenomen Japończyka Takayuchi Fukada. Jako jedyny zdobył pierwsze miejsce dwa lata z rzędu i chyba ogólnie jako jedyny zdobył dwa razy mistrzostwo w tej konkurencji. Z tego roku jeszcze zdjęć nie ma, ale powiem wam, że są już niespodzianki. W pierwszej dziesiątce nie znalazł się żaden z Japończyków. Najlepsze miejsca Polaków to 72. miejsce Andrzej Nowak, setne miejsce Maciej Musiał. Ogólnie Polska w zestawieniu ilości wysyłanych aplikacji zajęła 10. miejsce razem ze Stanami Zjednoczonymi, czyli naprawdę dobrze. To pokazuje, że w Polsce zainteresowanie aquascapingiem, konkursami tego typu jest naprawdę bardzo duże. I tutaj taka mała ciekawostka. Wiecie, że mieszkam na stałe w Niemczech i adres, gdybym wysłał niemiecki tylko, bez żadnego sprostowania, zaliczono by mnie do Niemców. Ale postanowiłem napisać, że jestem Polakiem i to dla mnie bardzo ważne, żeby koło mojego nazwiska widniało Polska. I w osłupienie wpadłem, kiedy napisano do mnie list, w którym powiedziano, że zgadzają się na moją prośbę i koło mnie będzie Polska. Do tej pory myślałem, że to wysyła automat, a nie człowiek, który tam klika. Japońska dokładność. Słuchajcie, wszystkie wyniki na końcu, w dzisiejszym odcinku, to wszystko. Na razie. Zapraszam na kolejne odcinki. Cześć.